Siemano, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na kanale, a dzisiaj zostaniemy prawdziwym detektywem w Minecraft. Mam już, prawda, okulary, mam, prawda, cały strój, który jest do tego. No nie mam takiego stroju jak mam w Minecrafcie, ale mam cokolwiek innego. Potrzebujemy już tylko lunety, widzowie, więc to po to lunetę dzisiaj, prawda, pójdziemy. Ja w prawdziwym życiu, co prawda, mam tylko i wyłącznie butelkę po wodzie, ale tutaj zdobędziemy lunetę. Okulary też, prawda, jak detektyw, tak sobie spoglądam, żeby nikt nie widział moich oczu, wiecie o co chodzi. Więc mamy coś takiego i jesteśmy dzisiaj detektywem. Uwaga, co musimy dzisiaj zrobić? Musimy udać się do kopalni, ponieważ do zrobienia całej lunety potrzebujemy tylko dwóch rzeczy, z czego jednej rzeczy w dwóch jakby sztukach. Czyli potrzebujemy dwie sztabki miedzi i ametyst, to się nazywa, ametyst. Ja totalnie nie mam nic z tych rzeczy, chyba że ewentualnie może się jakaś miedź jeszcze uchowała. To sobie musimy sprawdzić, bo jeżeli uchowała mi się jakaś miedź, to jesteśmy w sumie ustawieni, bo potrzebujemy tylko wtedy ametyst. No ale w sumie miedź znaleźć to jest chwila moment i tak. To tutaj widzę, że chyba nie mam żadnej miedzi. Dobra, nie mamy miedzi zdecydowanie. Ale jest jedna taka kopalnia niedaleko tutaj, prawda, nas, do której możemy się udać. I tam, prawda, będzie... A, nie mamy litry, dlatego nie mogę lecieć, dobra. Jest, prawda, kopalnia w tym... Na moim osiedlu Tostowo, tam jest za takim golemem, czy co ja tam to zbudowałem, taki posąg. Tam jest taka kopalnia, do której można pójść i tam będziemy mogli znaleźć prawdopodobnie albo ametyst. No mam nadzieję, że obie rzeczy, na pewno miedź znajdziemy, a czy ametyst będzie, to się okaże. Dobra, potrzebujemy jedną pochodnię, więc ja sobie tutaj muszę gdzieś wylądować i zabrać albo, nie, albo pochodnię, albo po prostu zabrać sobie tą lampę, więc zabierzmy sobie po prostu tą lampę może. Jedną taką, zapożyczymy, tylko żebym miał w drugą rękę, żebym jakkolwiek coś widział. Więc dobra, lecimy tutaj. A, uwaga widzowie, muszę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Dobra, wylądujmy sobie tutaj i ja do was się, prawda, tutaj zwrócę. Ponieważ na moim kanale vlogowym, Filip Szybka, tam normalnie pojawiają się vlogi, ale teraz wyjątkowo mamy tam serię z Deforesta. Nowy Deforest, Sons of Deforest wyszedł, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ odcinki tam się teraz pojawiają codziennie. O, strzelony jakiś szkielet. Tam się odcinki pojawiają codziennie teraz prawie, więc widzowie, warto by było tam, że tak powiem, pójść. Nic nie widzę w tych okularach, ale a nie, dobra, jak już wylądowałem, to widzę. Dobra, potrzebujemy, zapraszam bardzo serdecznie na kanał vlogowy, tam wbijcie, tam normalnie vlogi też będą, oczywiście są w trakcie montowania, wszystko i tak dalej, ale aktualnie robimy sobie tego Sons of the Foresta. Niedługo będziemy go robić, bo pewnie za niedługo go przejdziemy, no ale, ale coś porobimy. Dobra, mamy miedź, ktoś do mnie pisze, proszę do mnie nie pisać, jak ja, prawda, nagrywam. To jest, to nie jest odpowiedni moment na pisanie. Dobra, weźmiemy sobie więcej tej miedzi, jak już ją znalazłem, bo potrzebujemy i pozostanie nam tylko znalezienie ametystu. Co ty mi robisz w wariacie, ty? Co to jest za zachodzenie mi od pleców? Ej, jak dużo tej miedzi jest w ogóle, przecież ja z tego będę miał ogromną ilość tych. Dobra, więc zrobimy sobie dwie lunety, będzie jedna awaryjna w takim razie. Bo jak znajdziemy sobie ten cały ametyst, to też będzie nam, że tak powiem, to i tak zdobędziemy go więcej niż jedną sztukę tylko. Dobra, tutaj nic nie widzę. Wiecie, mam lekkie utrudnienie z tymi okularami. Bo nie widzę na odległość za bardzo, bo one mi jeszcze przyciemniają. Ale nie, dzisiaj jestem detektywem, dzisiaj muszę mieć okulary. Dobra, tutaj znowu jest miedź, ale już nie będziemy zbierać. Pytanie, czy chyba nie będzie tak łatwo znaleźć, bo to raczej by się trzeba było chyba kop... Ile ja tej miedzi mam? Yo, dobra widzowie, my jesteśmy ustawieni, jeśli chodzi o miedź. Wiecie co, bo możemy pójść też do jakichś innych tych, bo tutaj w sumie widzę, że to jest całe, że tak powiem, zwiedzone. Przelećmy się gdzieś kawałek dalej i zobaczymy, czy gdzieś dalej nie będzie jakichś fajnych jaskiń, do których będziemy mogli się, że tak powiem, załadować i może tam akurat będzie coś, co nie coś. Dobra, zobaczmy, tutaj jest, tu jest coś, możemy tu wlecieć. Ametyst, ja nawet nie wiem, na jakim on jest poziomie zazwyczaj, szczerze. Dobra widzowie, mamy kolejną, prawda, jaskinię, tutaj możemy się do niej udać. Mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy więcej. To jest troszkę daleko już od Palionowa, więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, że mogło jeszcze kogoś nie być tutaj, wiecie o co chodzi. Więc jest szansa, ja gdzieś tutaj sobie przelecę. Mało widzę strasznie, wiecie, za chwilę muszę się tak podejść, bo faktycznie strasznie mało widzę. Ale o wiele mniej mi się oczy męczą, jak przy tym świetle jestem z okularami, serio. Jakoś tak w ogóle nie czuję tego, że światła są zapalone. Dobra, teraz widzę trochę więcej. No bo zostawcie mnie, ja nie chcę się z wami bić, ja chcę tutaj tylko ametyst. Zostawcie mnie. Dobra, czy tu coś będzie? Dobra, trzeba wpłynąć trochę pod wodę. Ten ametyst często jest taką jakby... Takim... w takim dziwnym miejscu jakby, w sensie, że on jest tak trochę pokazany, trochę nie. I trzeba tak go jakby rozkopać. No, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No, na pewno rozumiecie. Dobra, lecimy dalej. O nie, tu nie ma nigdzie przejścia. O nie. Dobra, no to lecimy z powrotem. Glow squid mi tutaj przyświeca. Muszę niestety bez okularów widzowie, bo tutaj nic nie widzę, jak mam okulary, byśmy nic nie znaleźli. Dobra, wypływamy, dobra, jest, wyszliśmy. Świetnie, no proszę do mnie nie strzelać teraz, ja jeszcze ze zbroi nie zabrałem, nie chcę mi się drabić.
Dobra, ej, tu nic nie ma, kurczę. Ciężko tak to znaleźć, ja liczę na to, że gdzieś znajdziemy jednak takie otwarte. Nie będziemy musieli tak bezczynnie kopać przed siebie, wiecie o co chodzi. Jest jakby szansa na to, żeby tak to znaleźć. Dobra, mamy tutaj kolejny jakiś, prawda, kanion. Dobra, wejdźmy sobie, zobaczmy. O nie, on jest taki mały, naprawdę. Czy tu coś jest? Nie ma nic? Dobra, tu są tylko szkielety, które chcą mnie ubić. Więc może tutaj nie, dobra, tu już mogę założyć okulary, tutaj sporo widzę. O, tu jest znowu coś, o, tu jest szansa, tu jest szansa, tu jest szansa na znalezienie tego, czego potrzebujemy. Znowu nie mogę mieć okularów, bo nic nie widzę. Zjedzmy sobie coś, o, tu jest ten, tu jest kopalnia, widzę kopalnię, dobra. I tu jest szansa, teraz tu jest ogromna szansa na znalezienie ametystu, czuję to w kościach, że tu gdzieś będzie, nie? Czuję to po prostu, widzowie, trzymajcie kciuki. Dobra, tu, przelecimy sobie tutaj, dobra, jesteśmy tutaj, okej, świetnie. Wejdźmy tu. Dobra, tu ktoś był niestety, już widzę, ale... Ale wiecie, ale jest szansa na to, że jednak ametystu nie zebrał. Albo i zebrał. Ale nie, no to byśmy widzieli jakieś pozostałości, raczej tutaj nic nie było, dobra, wylećmy stąd. Dobra. Tu jest strasznie ciasno na latanie sobie w ten sposób. Dobra, zlećmy tutaj. Czy tu gdzieś będzie ametyst? Ej, proszę, no przecież jest... Powinno być, tu jest masa złota, ale złoto nic warte tutaj na tym palionowie. Nie trzeba zbierać złota, ja potrzebuję ametyst, bo ja muszę zostać detektywem. Proszę, proszę, ja potrzebuję bardzo. Proszę, proszę, no nie no, tu też nic nie ma. Ej, dobra, nie wiem gdzie mamy znaleźć to, nie, szczerze. No po prostu jestem rozdarty. Nie wiem, diamenty, o kurde, co tu się wydarzyło? Dobra, jak diamenty to już nie pominę, bo tutaj naprawdę całkiem sporo ich jest. Dobra, tu jeszcze jest gdzieś obok, o tu. Ej, co jest grane? Co jest ze złożem w ogóle diamentów? Ile ja tych diamentów zdobyłem? 16 diamentów przy takim sobie chodzeniu po prostu. Dobra, tutaj nic nie ma. Niestety, przykro mi to, o kurde, ale żebym teraz zapodał. Dobra, prawie zginąłem. Dobra widzowie, wracamy sobie na palionowo, wiecie co? Bo ja tu byłem w jakiejś kopalni na palionowie, w takiej, w której znalazłem ten ametyst kiedyś. Tak mi się kojarzy, że gdzieś ja już to widziałem, a ja głównie tutaj chodzę po kopalniach. No jest jeszcze tu kopalnia, to takie zejście, to tutaj jest zejście na dół. Można by było tam w sumie co nieco sprawdzić, albo nie, no tu pod tym nie będzie. Więc lecimy tutaj do tego. Zobaczmy, może jak tu... O nie, to jest zamurowane. Ajajaj, ta kopalnia już tam tak była rozkopana, że to już nie było sensu tam kopać. No nie, no to może gdzieś tam polecę, czy coś. W tamtą stronę. Tu jest jakaś kopalnia, dobra, załadujmy się tu. Dobra, zobaczymy, czy tu coś będzie. Płyniemy, mam nadzieję, że mi tlenu starczy. Ty, mam nadzieję, że tu będzie gdzieś, gdzie się wydostać, nie? Byłoby miło. Dobra. O nie, powietrze, tu. Tu jest ametyst, o kurde. Co jest, szukając powietrza. Znaleźliśmy, dobra. Biorę to, bierzemy to, super. Grabimy to całe, żeby już nikt nie miał. Będę jedynym detektywem, tutaj nikt będzie miał lunety poza mną. Dobra, bierzemy to, dobra, świetnie. Bierzemy to, dobra. Dobra, nie chce mi się zbierać wszystkiego, nie potrzeba nam aż tyle. Dobra, bierzemy się stąd, możemy zrobić lunetę w tym momencie, widzowie. Jesteśmy ustawieni. Dobra, nie wylecę stąd w ten sposób. Dobra, o, tu jest jakiś stone, więc zróbmy tak. O, udało się wylecieć z tego. Dobra, mamy tego, patrzcie, ja tego mam. Kilka zbiorów, nie? To jest niesamowite, jakie to jest, że tak powiem, jaka to jest przebitka. Dobra, co to jest za skrzynka? Drogi Tościku, mam nadzieję, że wróciłeś cały zdrowy z naszej wyprawy. Daj mi proszę znać, że wszystko jest u ciebie w porządku. Ej, to jest jakiś stary, ja tego nie widziałem? Kurde, ja tu zawsze mi tak stoją, tak luzem książki, że ja nie wiem, czy już to widziałem, czy ja tego nie widziałem. Dobra, przepalmy w takim razie w tym momencie tutaj sobie to. Czy ja mam jakiś węgiel? Przepraszam bardzo. Dobra, nie mam węgla. No ładnie. Obsydian. Węgiel, o jest, dobra, dwa węgla starczą. Nie chcemy tego więcej przepalać. Dobra, niech nam się zrobi to i potrzebujemy jedno to. No dobra, no to tak naprawdę musimy poczekać tylko na to i już będę pełnoprawnym detektywem, ale trzeba wymyślić nazwę na ten, na tą moją lunetę, więc myślę, że nazwiemy ją... Nie wiem, nie mam pomysłu, jak ją nazwać, szczerze. Możecie dać jakąś propozycję w komentarzach, może ją nazwiemy na następnym odcinku, no chyba, że na coś wpadnę. Czekajcie, tak zróbmy, mamy lunetę, dobra, świetnie. Da mi się przepali tego więcej, to zrobimy jeszcze awaryjne lunety sobie. Musimy to jakoś nazwać. Nie wiem, nie mam pomysłu, nie myślałem nad tym w ogóle, teraz muszę pomyśleć. Może jakieś oko sępa, czy coś takiego. Albo
sępie oko. O, dobra, zróbmy tak, oko. Sępie oko, dobra, jest okej. Mamy, sępie oko. Dobra, i dzięki temu będziemy mogli być porządnymi detektywami i odnajdziemy, prawda, kto jest zdrajcą na Palionowie, bo gdzieś tutaj on jest. Ja ostatnio podejrzewałem Milki. O, tam są otwarte drzwi. Trzeba się nad tym pochylić. No i mamy teraz oko szpiegowskie, jeszcze mamy z podwójnym zoomem, mamy Optifine'a i patrzcie, mogę tak, pum, pum. No i mamy taki zoom, że szok, nie? Mogę zobaczyć, co jest na drugiej stronie, na Palion Style, co się dzieje. Uup. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje w banku, czysto, dobra. Zobaczmy, co się dzieje na szczycie, dobra, tu, dobra, jest git. Zobaczmy, co się dzieje w więzieniu, dobra, jest w porządku. No, więc możemy teraz, prawda, wszystko szpiegować, jesteśmy, że tak powiem, ustawieni, że tak powiem, nie? Więc, kurde, jest git, jest mega git. Dobra, no to o, właśnie, ej, a zobaczę, czy stoi dalej to nasze laboratorium. Stoi, ma się dobrze, TNT nie ma, wszystko stoi, jest elegancko, dobra, czyli możemy, prawda, być detektywami teraz, że tak powiem, na full etat, nie? Więc, słuchajcie, ogłaszam wszemi wobec, iż zostałem, prawda, zawodowym, prawda, tutaj detektywem. No, wyglądam przecież, no, czy ja nie wyglądam jak detektyw? No, przecież, oczywiście, że wyglądam jak detektyw. Wyglądam jak najlepszy detektyw. Oko, prawda, pozwólcie, że wam się przyjrzę. O, patrzcie, robię tak, pum, 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 pum. Dobra, i możemy, prawda, teraz wszystko, tak powiem, zaglądać. A jeszcze to tak fajnie do oka przykładam. No i, prawda, elegancko. Jesteśmy prawdziwymi detektywami. Teraz Palionowo będzie bezpieczniejsze.